Mocny jest Jezus, który potrafi roztargać niebiosa. Ta Jego moc ma bardzo szczególny charakter i to się kryje w znaku i w słowie. Pierwszym znakiem jest Duch, który zstępuje jak gołębica. Na orła nie wygląda. Orzeł to może by jeszcze mógł coś potargać, ale gołębice, gołąbek, no chyba, że krakowski, nie? To są takie gołębie krakowskie. No. W Łodzi nie ma takich gołębi. Może i dobrze, bo byśmy znaku nie rozumieli. Gołębica. Ptak, który ma w Biblii dwa znaczenia. Po pierwsze jest symbolem ofiary. I to takiej ofiary, która jest absolutnie dobrowolna, chciana, ochotna. Mówią, że jak gołębie składano na ofiarę w świątyni jerozolimskiej, to te gołębice same podkładały szyję, żeby im je ukręcić. Że gołębica jest symbolem właśnie takiego ptaka, takiej ofiary, która jest absolutnie dobrowolna. Radosnego dawcę Bóg miłuje. Gołębica nie ma w sobie oporu przed ofiarą. Więc ta gołębica mówi o tym, że moc Jezusa to jest moc kogoś, kto potrafi złożyć ofiarę z siebie. To jest wyjątkowa moc. To nie polega na tym, że mam moc nad innymi i mogę ich złożyć na ofiarę. Tylko, że mam taką moc nad sobą, że mam w sobie taką miłość, że potrafię siebie składać w ofierze. I to się łączy z drugim znaczeniem gołębicy. Gołębica jest symbolem ubóstwa. Najubożsi ludzie w Izraelu mieli prawo złożyć na ofiarę właśnie gołębie. Jak kogoś nie było stać na baranka, jak go nie było stać na wołu, to kupował gołębicę i składał na ofiarę. Nie było w Izraelu takiej możliwości, żebyś nie przyniósł nic na ofiarę do świątyni. Nie pokażesz się przede mną z pustymi rękami. Ale co ma zrobić ktoś, kto właściwie nic nie ma? No to go stać na gołębicę. Więc ta moc Jezusa to jest moc kogoś, kto jest z wyboru ubogi i kto z wyboru jest ofiarny. Jedno i drugie jest synonimem miłości. Więc ten czyn, ta moc Jezusa jest mocą miłości. To jest to, czemu się mamy poddać.